Dobrze, moi drodzy, po tym, co się ostatnio wydarzyło w walce Tybury z Ganem, no trzeba się wziąć w garść. No Marcin odczuł ten pojedynek mistrzowski. Teraz trzeba wrócić na zwycięskie tory z Pawlowiczem, Sergiejem. Ale zaczął! Agresywnie, kondycyjnie. Ja go muszę pokonać kondycyjnie. To jest plan na tę walkę. No ja się spodziewałem, że tutaj rywal będzie walczył w ten sposób. Czekamy na to po prostu, aż się wystrzela, aż się zmęczy. Defense. Kluczowy jest... Kluczowe są obrony po prostu obaleń. No tak, tak to nie. Tak to nie róbmy. Nic się złego nie dzieje. Easy, easy. No ten prawy doszedł. Podbródkowy. Spokojnie, spokojnie. Niech on sobie wyprowadza więcej ciosów nawet. No obalać to się nie możemy akurat tutaj dawać. Dosiad też nie jest mile widziany. Powiem szczerze, półgarda, ok. Udało się wyjść z dosiadu. To bardzo ważne akurat. Spokój. Spokój, spokój, spokój. Pełna garda, trzymamy się. Jest okej. No popełni błędy, popełni tutaj błędy jeszcze w tym parterze, myślę. On za wiele nie robi. Jest z góry, ale za wiele nie robi. No gilotyny nie będzie niestety. A szkoda. Patrz, utrzyma półgardę. Kurwcze. To niedobrze akurat. No ale już jest Marcin z góry. Może utrzymamy dosiad? Kto wie? O właśnie. Spokój, 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 spokój. Jesteś z góry, stary. Trzymaj to sobie. No takie ciosy to nic nie robią. Nic się nie stanie. Tu też nie pozwolimy oczywiście na takie przejście. Kolega blokuje, ale Marcin z góry. Cały czas, najważniejsze to jest, że jest z góry. Szukamy biodra, jest biodro. Mogą wejść łokcie. Nie, 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 nie. Obijamy, obijamy pana. Już się zmęczył Marcin Tybura. Już się zmęczył troszeczkę. Dobra. Ja chcę powalczyć w stójce. Taki był plan od początku. Doszło. Pięknie. To też doszło niestety. No i defense. Chłopaku. No, cofnął się, cofnął się. I będzie obalenie jednak. No jednak było, no. To się zdarza. Jest półgarda, ale on chyba nic z tej półgardy nie zrobi. No ja też go nie przetoczę bezpośrednio. Boczna. Sprawla. Idziemy. Jeszcze się uda wstać. No!
Fajne ciosy doszły. I wjechał na koniec jeszcze. Ale... Po rundzie, dobra. No trudny pojedynek, wymagający, nie? Na dużej intensywności też. Tylko, że on jest spokojnie do wygrania. Poczekaj. Lewy i brzuszek, tak jest. Defense, konieczny jest, no właśnie. Obrona, no i co? No i nic, no. Było blisko. Zmęczy się, Sergiej się zmęczy. Mam taką nadzieję. Te ciosy już takie są kiepskie. Kurwa, krucyfiks, nie? Tego nie chciałem akurat. No i trzyma. Trzyma Tyburę, ale wyjdziemy z tego. Wyjdziemy z opresji, 100%. Okej. Pojawia się krew, ale damy radę. Kurwa, nie wstanie jeszcze Marcin. Dobra. No teraz też nie wstaje. Niestety. No i znowu boczna i to dalej od siatki. Półgarda zablokowana. Teraz gdzieś przeszło, no porozcinany jest Tybura. Ale mamy ofensywkę. Proszę bardzo, krucyfiks wjeżdża. Wjeżdża. No niszcz go tam. Jak się to potrafi wszystko zmienić, prawda? Tylko, że Marcin się zmęczył, ale utrzyma rywala, dobra. Uspokój teraz. Półgarda jest okej, nic się nie dzieje. Chciałem się wyprostować, ale też nie pozwala. Dobra. Wracamy. Do walki stójkowej. To było złe. Powinno wjechać to kolano. No nie wjechało. Nie siadło na szczenę. A był potencjał. Moim zdaniem. Tak jak teraz z balachą. I czy klepnie? Chyba nie klepnie. No właśnie. Nie klepnął. No ja chcę w stójce, stary. Trafiony! Pięknie. Dostał na brzuch potężnie. Trzymaj go. Chciałem gilotynę, ale kurde, będzie trudno, no właśnie, już półgarda, patrz, przetrwa, bo on dostał mocno na brzuch, odczuł, aż się cofnął.
Aż się cofnął skubany. Jeszcze możemy go pomęczyć. Jeszcze tu go mogę troszeczkę. Poobijać. Ostatnie sekundy. No ciekawe jak to będą punktować sędziowie, tę drugą rundę. Ale kolega jest ten, kolega jest zmęczony. Wydaje mi się, że na trzecią rundę to on już będzie mocno, mocno tutaj oddychał rękawami. To jest raz, a dwa, kontuzja jakaś tutaj oka. No ale Tybura też jest zaglądany niestety. No nie chciałbym, żeby to lekarz przerwał. Nie no, walczymy dalej, walczymy dalej. Walczymy dalej, Marcin. Był gotowy, był gotowy na to. Dobrze. Trafiony. W brzuszek. No i znowu dałem się obalić, no. Ech. Półgarda. Jest półgarda. Mało aktywny jest Sergiej, no to takie półciosy to sam możesz, gościu. Patrz co się dzieje, patrz co się dzieje, od razu wstajemy. Jest dobry middle kick. Kolano też fajne, ale niecelne. Za krótkie. Proszę bardzo. Dobra. Do siatki. Kolano szybko. No nie, nie, nie uda się. Nie uda się wyprowadzić tego kolana. Jest zmęczony, jest zmęczony. Fajnie. Dalej jest groźny oczywiście, ale... No ale to już wygląda inaczej. Defense, tak jest. Podbródkowy. Ten backfist było blisko. No Marcin, proszę cię. Mamy go. Albo jeszcze go nie mamy. Albo jeszcze go nie mamy. Przetrwał, skubany to przetrwał. No to wracamy starym, wracamy. Nie będziemy się turlać. Nie będziemy się kulać. On już nie trzyma gardy. Nie trzyma gardy już za bardzo rywal. Będzie cep, będzie cep. Dobra. Spokojnie. Przytrzymaj go. Przytrzymaj go przy siatce. Dobra. Obijamy go. I kończymy. On już nie był w stanie się bronić, nie miał sił kompletnie. Także mamy zwycięstwo. Wymęczone, ale jest zwycięstwo. Przed czasem to też jest bardzo ważne, że był knockout. Żeby się tutaj szybko odbić po prostu w rankingu. Prawy sierp. Trafiony elegancko. No, dostał mocnego. Wszystko się zgadza, wygraj walki przez knockout ukończono.
Fajnie. Fajnie, fajnie, poziom gracza. Jakiś poziom wbity. Jak było punktowane to? Na kartach sędziowskich. No nie dziwi mnie to, 10-9, 10-9. No ale też jakieś urazy znowu w tej walce. No niestety Tybura coraz więcej tych urazów i też będzie mu trudniej wrócić do walki o tytuł mistrzowski. Nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe tak na dobrą sprawę. Ale postaramy się. No jeszcze jest na chodzie. Jeszcze jest Tyburson na chodzie. Ja bym chciał ten rewanż z Ganem. No za bardzo to w górę nie poszedł, nie? Aspinal mistrzem w ogóle. Stary, Aspinal mistrzem. Jakie przytasowania tam są. Tej kategorii ciężkiej, no tak to będzie kolejny. No z Ganem, walczymy z Ganem, bo to jest... To jest, może nie opas, ale szum medialny. Musi być bardzo wysoki. I będzie bardzo wysoki. A teraz to już tylko i wyłącznie, no, treningi, nie? Treningi, sparingi, żeby wbijać formę. No bo nie chciałbym tutaj na średniej formie na przykład odjechać w tym pojedynek i w wielki rewanż. Jakiś uraz jeszcze się pojawił. Ja pierdolę. To niedobrze. Kąpiel lodowa na kontuzję biodra. Idealna jest kąpiel lodowa, słuchaj. Dobra, zapasy. Może być. Jeszcze trochę. Też może być. W porządku. Już jest forma średnia. Mamy 2 tygodnie na wbicie formy szczytowej. Do zrobienia, myślę. BJJ też jest. Pięknie, pięknie. No to jest kwestia chyba jednego treningu teraz będzie. No. Kwestia jednego treningu, który trzeba zrobić. I... No i mamy na worku nawet. Stary. Dobra. Ewolucja zawodnika. Przede wszystkim to ja się muszę wzmocnić. Odporność na rozcięcia. Regeneracja. Obalenia. Blok. No i co? Kurde, a może właśnie pójdę w obalenia jeszcze. No bo z Ganem w stójce przegraliśmy ostatnio, właśnie typowo w stójce. A teraz jak weźmiemy sobie rewanż, to może parter byłby dobrą opcją, chociaż ja bym chciał go ustrzelić w stójce, tak jak on nas, jak on Tyburę. Ale będzie to trudne. Będzie to po prostu trudne. No nic, dystans, 3 rundy. Jest o co walczyć. Bardzo szybko tutaj zaczął wyprowadzać ciosy. Czy będę w stanie go obalić? Byłoby fajnie. Ale nie mam takiej pewności. Kondycyjnie. Ostatnio to się sprawdziło. Trzymajmy na razie dystans. Doszło. No ale on właśnie, on bardzo mądrze walczy też, nie? Nie mogę się spompować, bo ostatnio się spompowałem. No i były problemy. Ostatnio były po prostu problemy. Low zablokowany. Może w tajski. Tu sporo przyjął teraz. Pod siatką, fajnie. Cholera! Przetrwaj to, przetrwał. Skracamy teraz dystans. Do klinczu. To jest coś, gdzie może sobie właśnie nie radzić do końca. Gun. Bo na razie te kopnięcia dochodzą, te kolana. On też się męczy troszeczkę. Jak musi zrywać ciągle te
tajskie klincze. Doszło na głowę. No, potrafi odpowiedzieć. Potrafi odpowiedzieć, nie ma co mówić. Ale robimy swoje. Marcin, robimy swoje. Chciałem go zaskoczyć high kickiem, ale... Okej. No, odpowiedział. Odpowiedział. Niestety. Ma dobre kombinacje, bardzo szybki jest. Bardzo szybki jest, szybszy od Tybury, no. Obalenie też za słabe. Za słaba próba. Mocny front. Podcinka. Próbujemy dalej. Próbujemy dalej, walczymy swoje. Backfist! Ucierpiał! Ucierpiał Gun. Jest dobry middle. No, naprawdę? Gość chce walczyć z kontry teraz. Nie doszedł ten high kick. Tu też defense dobry. Oooo! Nie mogę go chwycić, no. Teraz. Co się stało? Marcin! Co się wydarzyło? Co cię zabolało, stary? Trochę kolan. Dobry sierp. A! Są wymiany. Są wymiany konkretne. Dawaj tajski, dawaj tajski. Doszło na ten pierwszy. Pierwsze kolano doszło. Pierwsze kolano zdecydowanie doszło. Patrz, co próbuje. Co za gość. Koniec. Koniec pierwszej rundy. No, wymagająca runda. Może z delikatnym wskazaniem na Gana mimo wszystko. No, ale Tybura też tutaj go trafił. Też go zabolało. W sensie Gana zabolało, nie? Nie wydaje mi się, żeby to była jakaś turbo jednostronna runda, no bez przesady. O właśnie. Trzymaj, trzymaj się, Marcin. Trzymaj się. Spokój, 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 żadnych chicken dance'ów, żadnych... Bez takich. Dostał sierpa, dostał sierpa. Dobra. Trzymamy się cały czas planu. Próbujemy tajskiego zaraz. Na łokcie trzeba uważać, bo ostatnio był knockout po tym, przypominam, Marcin. No w parter, dobrze byłoby... Co się stało? Dobrze byłoby pójść w parter. A, jest rozcięcie u Tybury i to takie mocne, tak?
No nie widać, żeby to było mocne rozcięcie. No ja może jest no nawet nie widać, żeby było głębokie w sumie. Pozwala walczyć. No nie, no jak przegramy w ten sposób z Gunem, to by było przykre, nie? Możesz walczyć, zajebiście. Tłuczemy się dalej, stary. Tak jest. No też dostał właśnie. Też właśnie wyrwał. No. Trafiony po raz kolejny. Spokojnie, spokojnie. Backfist doszedł. Jest git. Nie może być gilotyny. Nie może być... O kurde. Nie klep, tylko Marcin. Marcin, tylko żebyś nie klepnął. Jest w dosiadzie Gun. Kiepsko to wygląda, nie? Tak szczerze. Kurwa, on jeszcze wszystko blokuje. Dawaj go, tak jest Marcin, no o to chodziło. O taki zryw chodziło, stary. Trzymamy go, spokojnie. Spokojnie go sobie trzymaj. Obijamy. Dobra. No nie ma biodra, ale... Ale jesteś z góry, Marcin, jesteś z góry. Dasz radę, oczywiście, że tak. Trzymamy dziada. On się kula. Easy, easy, easy. Jest sprawl, ale... No właśnie. Dawaj go, tak jest. Może klepnie, może. No nie klepnie, no on też nie klepnie. Ale to już jest zupełnie inna sytuacja w tym momencie, stary. Spokój, bez błędu, bez błędu. Bez błędu. O to chodzi, od siatki oddalamy. Praca łokciem. Pogłębiamy rozcięcie u przeciwnika. Wszystko się zgadza. Defense. Dobra. Nie, 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 nie. Kurde, już myślałem, że się uda, nie? Półgarda. Bioderko, jeszcze pracujemy nad rozcięciem. Utypa. Cały czas jest rąbanka. Cały czas jest rąbanka, stary. Ej, to już było... To już było po rundzie to kopnięcie, halo. No niestety, niestety on też jest naruszony. No tutaj widzę, że coś jest nie halo. On w sensie Tybura. Ale odpowiada, no jest tutaj sieka, no jest sieka potężna. Odpowiedział prostym, potem sierpem, lewym. No trafiał Gun. Niestety trafiał w tej stójce. Ale przed nami trzecia runda jeszcze. Co się wydarzy? Dobry sierp. Dobry sierp. Od Marcina.
Defensywka, defensywka, stary. Polujemy na tego prawego. No właśnie, tego się bałem. Tego się bałem, bo to było bardzo ładnie w tempo zrobione przez Gana, niestety. Ale tłuczemy się dalej. No i wyciągnął, nie? Wyciągnął sobie to. Za wolno, Marcin. Zmęczył się też, odczuł. Odczuł ten pojedynek i się zmęczył, no. Już widać po ruchach, nie jest taki szybki, o kurwa, nie jest taki szybki, chciałem powiedzieć. Trzymaj się, tak jest. Spokojnie, spokojnie. Pięknie trafiony. Nie spodziewał się Gun tutaj lewej nogi. Dobra. Musisz go kolanami tam po prostu cały czas naparzać, stary. Cały czas. Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie u jednego i drugiego już jest widoczne. Choć troszeczkę lepiej Gun. Troszeczkę lepiej Gun, prawy prosty, fajny. Prawy sierp. Kurde, nie możesz zostać uduszony, stary. Nie możesz dać się. No właśnie, piękne wyjście. Marcin. Przepiękne wyjście teraz, opresji. Wchodzimy na biodro i niszczymy go do końca rundy. Dużo czasu. Czasu. Dużo czasu jest jeszcze. Ale nie tak. No, o to chodzi, stary. Ugarda może być. Powalczymy o dosiad. Proszę bardzo. Jest łokieć. Z dosiadu. No tu chyba nie doszło tak jak bym chciał. O stary. Dobra, biodro. Najgorsze jest to, że ja w sumie nie mam pewności co do punktacji pozostałych rund. I teraz została minuta. No też może być ryzykowne, no ale no, co możemy zrobić? Co możemy zrobić? No więcej. No gość jest bity, no. Gość jest po prostu bity. Poczekajmy na błąd. Może się uda trójkąt. Może się uda wpiąć trójkąt pod sam koniec. Tybura to potrafi, on to potrafi. On to umie, czy klepnie? No moim zdaniem klepnął, no. To moim zdaniem klepnął. Moim zdaniem to było klepnięcie, no halo. Knockdown! Knockdown na koniec! Lewy sierp będzie na punkty może... Może 10-8? No nie wiem. No runda na pewno jest wygrana, ta trzecia przez Tybura, no nie ma innej możliwości.
Bardzo ważny knockdown, bardzo ważny knockdown. Kurde, ile tam jest krwi, stary. On się cieszy, kretyn. Cieszy się, no może być, kurde. 2-1 w rundach dla Gana. No. Wygrywa na punkt. Gan wygrywa na punkty z Tyburą. 29-28. Niestety. Niestety porażka Marcina Tybury. Czy można było dać 10-8 w ostatniej? Moim zdaniem można było dać 10-8 w ostatniej dla Marcina i na kartach punktowych po prostu byłby remis. No ale sędziowie punktowali jak punktowali. Pierwsza runda. Kontrola w parterze była tutaj ze strony Marcina, ale no musiała być dla Gana. Druga runda. No druga runda to już jest kontrowersyjna decyzja. Patrząc na to, jak wyglądała druga runda, że Tybura tej rundy nie wygrał. No dwa ogłuszenia przesądziły o zwycięstwie Gana. No bardzo równa runda to była. Mogliby dać remis, ale kontrola w parterze, obalenie, wszystkie trafienia, znaczące trafienia. Prawie 2,5 minuty z góry Marcin i on był aktywny, więc... A trzecia runda? No właśnie. Okej, kontuzje tułowia, no nie można było dać 10-8, bo nie było aż takie dys... Rozumiem, no ale... A, to była równa walka, to była naprawdę równa walka. No szkoda tej porażki, bo nie wiem, co teraz się wydarzy z Marcinem. Czy on będzie w stanie wrócić do walki o pas? To może być bardzo trudne. To może być bardzo trudne. Nie wiem, który będzie w rankingu. Na piątym miejscu. Na piątym miejscu jest Marcin. Aspinall, Gan, number one contender. No tak. Zobaczymy. Zobaczymy, czy wróci do walki o pas jeszcze Tybura. Fajna walka, fajne walki z Amstajem, ale już było ich tyle, że naprawdę, no już... Dobra. Bierzemy to, bo to jest faktycznie... No to musi być... To musi być knockout.